Na to czas i pora już, żeby przywitać naszego szlagierowego gościa. W studiu pojawił się Krzysztof Pietrek. Witam cię, Krzysiu. Witam cię, Sebastianie. Witam państwa. Fajnie, że możemy się trefić. Krzysiu, za oknami durź gorko, durź hica, hica nie? Tako, no. Durź jest hica. Klima familoku? Wiesz co, w mojej familii, obok co jest taki familok, to nie wiem, czy tam mają klimo, ale no stop, okna otwarte są. Aha, czyli taką naturalną. Naturalną. Przeciąg. Przeciąg, ja. A przeciągi nie są dobre, bo to potem i uszka zawieje i coś. No a jakieś twoje takie sposoby na te gorkie lato, jak się schłodzić? Wiesz co, ja mam właśnie zawsze w piwnicy bardzo chłodno, także jak jest tak fest ciepło, to ciebie to nie ma w domu. Ja sprzątą piwnica, układą wszystko. Na zima. Kartofle czyści. Ja pucuję te kartofle. Wągel się na takie kwadraty kwija. Ja. Układam mniejszy, no, wiesz, na, większy osobno. Także. Na poniedziałek większy. Ale to jest jeszcze fajnie, jak się ta piwnica ma, bo nie wszyscy piwnice teraz mają. Teraz nowe budownictwa nie mają. A w tej piwnicy jednak ten chód jest. Tylko, nie? Że wiesz, w tych nowych budownicach jest tak, że już mają wszędzie klimatyzację poza korzeniami. Tu Boga temu zabrał. No właśnie. Dobrze, Krzysiu, ale to skoro jest gorko, skoro jest lato, to jakieś weekendowe, jest w ogóle teraz czas na taki weekendowy wypoczynek? Mało, ale jak jest jakiś tam jeden dzień, dwa dni, to zawsze korzystam i zawsze gdzieś jadę z żoną. No właśnie, bo wiem, że zawsze to takie egzotyczne rzeczy, nie? Madagaskar. Rodos, przeważnie Rodos. Rodos, aha, Rodos, Rodos. W piekarach albo kaśpiterze. Żeby wszyscy wiedzieli, robotnicze ogródki ogrodzone siatką. To są, tak, tak. Jeszcze nazwa można rozwinąć, że to są obok Sosnowca, ale to twoje nie są obok Sosnowca. Nie, moje nie. Tam były za drogie. Także. Czyli preferujesz działeczka, ale tak aktywna działeczka, czyli że z kosiarką czy coś, czy jednak tak, grillowanie? Tak, jakieś kwiatuszki. Na początku fajne grillowanie, przepraszam, nie grillowanie, tylko wiesz, ładnie tam kwiatuszki podlać, fajnie wszystko porobić, fajnie traweczka, fajnie skosić. I potem na finał. Potem sobie siąść i właśnie grilleczka zrobić i popatrzeć na to wszystko, jak to ładnie wszystko zrobione. Kwitnie i się cieszy. Wiesz. Czyli jeżeś jednym słowem szczęśliwy, jak ten czas w weekend jest? Tak. Mamy to samo. Dobra, Krzysiu Pietrek moim waszym gościem. Za chwilę kolejne pytania, wy zostańcie z nami. Ty zmieniłaś mój świat. Ty niezwykła jak kwiat. Krzysiu, no to teraz trochę o muzyce, bo to spotkanie głównie ma też muzyki dotyczyć. Za tobą już dwa wydane albumy, ten pierwszy debiutancki, rok 2021 i Spełnić marzenie, 2023 wygrany los. Wygrany. Tak. 30 utworów, czyli już jest w czym wybierać. Tak. Jakby te tytuły tak wziąć się połączyć, czyli marzenia się spełniły, los już wygrany? Marzenia się spełniają, tak powoli, bo to wiadomo, że do tych marzeń się zawsze dąży. No, cały czas praktycznie człowiek marzy i dąży, żeby te marzenia spełnić. A wygrany los to już tak pomalutku jest, że no, dla mnie wygranym losem jest muzyka. Że to się udaje, że ludziom się podobają te piosenki, to jest najważniejsze dla mnie. Czyli jednym słowem idzie śmiało to też podsumować, bo ludzie jak często się zapyta o to, czy co by chcieli, to szóstka w totka, a jak się ich pytasz, czy grają, to odpowiedź jest, że nie grają. Ty zaczął grać z tym losem. Ja zaczął grać, tak. To zresztą widać na okładce drugiej płyty, bo tam jest pokazane właśnie, jak jest tym losem, tym żongluję. Żonglowanie z losem, ciekawy sposób. Także se to wszystko poukładał w głowie, także se to wszystko tak zaplanował i tak się dzieje, tak, jak powinno? Pomału, tak. No nie zawsze do końca, ale staram się, żeby dążyć do tych planów, które tam gdzieś w głowie mi się układają i powoli je po prostu spełniać. A powiedz mi, w myśl układania tych planów pojawiają się jakieś nowe? Tak, zawsze. Czyli co, trzecia płyta już? Już można powiedzieć, że jest 80% tak na ukończeniu. No, proszę. 80% ukończonej trzeciej płyty. Z losem prawie wygrał Krzysiu Pietrek. Kolejne pytania, ja mam narychtowane. Ciekawe, co powiem. Tyle dni, tyle marzeń, wciąż spełniają nam się sny. Nawet jeśli czasem z oczu płyną łzy. Kontynuujmy jeszcze troszkę ten temat, Krzysiu, tego wygranego losu i tych spełnienia tych marzeń. Czy takim założeniem w tym wszystkim było to, że będzie tych koncertów naprawdę dużo, nie wiem, 100 rocznie? Co, to jest marzenie każdego wykonawcy, żeby było jak najwięcej koncertów. No, człowiek się starał, żeby te marzenia spełniać, no ale to no, jest dobrze, ale wiadomo, że zawsze może być lepiej, nie?
No właśnie, skoro tak zawsze może być lepiej. Ja cię mogę powiedzieć tak obserwując rynek, prowadząc rozmowy z różnymi wykonawcami, że taki wniosek nasuwa się jeden, że takie marzenie to jest, żeby grać koncerty dla swojej publiki, dla takiej typowo twojej publiki, nie dla przypadkowej. To się już ziściło? Jest już taka publika, jest coraz więcej tej publiki, to już widzę na koncertach, chociaż też fajnie, jak jest dużo nowych osób, które na przykład nigdzie się nie słyszały, już nie interesowały się tą muzyką, ale przyszli, przechodzili, posłuchali, nie? I fajne, trzeba posłuchać, trzeba tego gościa, wiesz, tam i podchodzą, zdjęcia robią, biorą namiary, telefon, pytają się właśnie o kanały streamingowe, o koncerty. Też ciekawe właśnie. Powiedz mi, bo wprawdzie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jest już to ten moment, że idzie na tym zarabiać? Czy to jeszcze na razie jest takie trochę hobby? Można już zarabiać, ale jeszcze hobby. Czyli takie tak, pół na pół. Pół na pół, tak. Pół na pół. Dobrze, no to będziemy, chyba jakby puentą tego pytania niech będzie to, że trzeba dążyć do tego spełnienia marzeń, żeby i te... Żeby właśnie to hobby było, ale i żeby te właśnie... Pieniądze były. Takie bogate hobby. Bogate hobby. Nie ryby. Proste słowa dwa, wierzymy w nie. Proste słowa dwa, bo serce kierunek zna. Już my stwierdzili, że pieniądze o tym dżentelmeni nie rozmawiają, a już w ogóle o pieniądzach z płyty CD, no bo przecież to takie pieniądze, które są wirtualnymi pieniędzmi, bardziej wydane niż zarobione. Ale w 2021 roku spełnić marzenie na tej płycie 14 utworów, a najbardziej popularny z tej płyty? Jeden utwór, czy bo no, mam jakbyś miał, paru no, no jakbyś miał wymienić. Takich to na pewno Amigo, na pewno Proste Słowa 2, Twoja Żona, Za Wszystkie Nasze Dni, to są takie utwory, które najbardziej, Pozwól Mi Się Pocałować, Winobranie. To są też utwory coverowe, które też trzeba zagrać. Na publiczności zagrać, zaśpiewać. A z drugiej płyty Wygrany Los? To już taka płyta, która no jest jeszcze świeżo troszkę, nie? Tak, Tęsknota za Domem, na pewno. Greckie Wino. Przepraszam, Greckie Noce. Greckie Noce. Greckie Noce. Tam jest też o winie, ale... No jak Grecja, jak noce i wino musi Grecja, być, oczywiście. To musi być, nie? A powiedz mi, Krzysiu, bo to... debiutancki krążek wychodzi, zaczynasz budować też ta swoja publika, taka typowo publika, którą jak jakaś widzi na plakacie Krzysztof Pietrek, to w tamta strona zmierza. Jest już też tak, że jak Kaś Grosz, to podchodzą ci ludzie i gadają, panie Krzysiu, a będzie na przykład będą Greckie Noce na przykład? Tak, tak. Przeważnie pytają o utwór Proste Słowa 2. Mhm. To jest utwór, od którego praktycznie zaczęła się moja solowa kariera. No i tak się przyjął ten utwór, że na każdym koncercie zawsze pytają o ten utwór. Czyli nie jest to pierwszy zagrany na koncercie i no ostatni, żeby zamknąć to z takim przytupem. Tak. Dobrze, to my już za chwilę będziemy zamykać ten wywiad też z przytupem. Ostatnie pytanie narektowane, a wy zostańcie z nami. Proste słowa dwa, nic więcej nie trzeba nam. Proste słowa dwa, tak dobrze je znam. To teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego, do nowości, do teraźniejszości. Jak teraźniejszość to nowość. Carlos Idealny to utwór, którego nie ma ani na jednej płycie, ani na drugiej płycie. Znajdzie się na trzeciej. O, to już jest odpowiedź, Kajko, znajdziecie, czyli chwila, musicie poczekać. Tekst Dorota Pacholarz, kompozycja Krzysiu Pietrek. Wszystko się zgadza. No, ale skąd potrzeba na produkcję takiego utworu? Bo patrząc na twoja jakby do tej pory twórczość, bo ta jest taką, nie że prześmiewczo, ale taką taką prosto, wesoło. Dająca też do myślenia i tak, żeby ze śmiechem to zrobić. Właśnie, z takim żartem. U ciebie zawsze było to tak raczej poważnie, miłość, nie? Tak. Wiesz co, no bo to powstał utwór w ten sposób, że dużo ludzi pytało o kawałek po śląsku, w śląskiej gwarze. Zawsze, to już praktycznie, jak już jeszcze tworzyli grupę Blue Party, to też już pytali, czy będą utwory po śląsku śpiewane, bo wy ze Śląska, to... No i tak to, wiesz, się utkwiło w głowie, mówię, no trzeba by zrobić taki kawałek kiedyś z Dorotą, że tak, wiesz... Rozmawialiście na ten temat i... Siedli my, porozmawiali i ona go do... A ja mu taki kawałek, patrzę na ciebie, go do... Ja mu właśnie taki o tobie. O, proszę bardzo. I to ona tak wejrzała go do Karli Ja i od razu.
Ja bardzo lubię zapowiadać ten numer, bo zawsze godą Karol z Idealny. Ja myślę też o tobie. Ja godą tak, Karol z Idealny, Krzysztof Pietrek. I wtedy właśnie wchodzisz ty. Dobrze, ale myślisz, że ta, jak będzie ta twórczość w tej gwarze tworzona, to zawsze będzie z takim przekąsem, żartem, czy jednak nie. Też pokusisz też się miłosny, o coś? Też, żeby było. Ale wiesz co, jak gdzieś koncertuję Wielkopolska, gdzieś tam północ, to dużo ludzi właśnie pyta o śląskie o numery. Śląskie numery, tak. Wy się są ze Śląska, zaśpiewajcie coś po śląsku. Nie? Czyli to nie jest jedyny utwór po śląsku, który właśnie łazi ci po głowie. Zrobić parę kawałków, tak. To jest dobra wiadomość. Dobrze, moim waszym gościem Krzysztof Pietrek, dzięki ci bardzo miło, dziękuję bardzo. To co, my już za chwilę widzimy się, polecemy z tym dali, nie?